Cześć, to Jaromir, witam w kolejnym odcinku, tym razem poradnika. W zasadzie można powiedzieć nie poradnika, a pewnego rodzaju analizy pewnej sytuacji, która występowała w kampanii, naszej kampanii Federacji Odkrywców. Mianowicie w ostatnich dwóch odcinkach dwukrotnie przegraliśmy, powiedzmy, bitwę z krystalicznymi istotami, które tutaj w tych systemach Beznar i Beta Hydri występowały, wysyłając na flotę, powiedzmy, o sile mniej więcej około, powiedzmy, 1000-1200 punktów, złożoną po części zniszczycieli, po części z korwet. Natomiast, no, jak się okazało, to było niewystarczające. I w oparciu też o wasze komentarze, jednym z tych komentarzy było, że lepiej jednak budować korwety niż niszczyciele, ponieważ są bardziej skuteczne w takich przypadkach. Postanowiłem po prostu to sprawdzić. Dlatego też mam tutaj pewną taką analizę, będę chciał tutaj wam przedstawić. Może tak. Najpierw analiza, później pewnego rodzaju puścimy symulację, zarówno przeprowadzimy atak flotą złożoną z samych niszczycieli, jak i flotą złożonych z samych korwet, mniej więcej z porównywalnymi tutaj siłami. Natomiast jeżeli chodzi o tą analizę, o, może momencik tutaj, dajmy tak, przełączmy się na chwilę tutaj do, no niestety do Excela. Więc tak, mam cztery, powiedzmy, projekty statków, dwa projekty korwet i dwa projekty niszczycieli. One mniej więcej są bardzo podobne. Może nie będę tutaj jakby w tym momencie wchodził w szczegóły. Generalnie rzecz biorąc, to co można zauważyć, że koszty budowy korwet są, no powiedzmy, o połowę mniej więcej mniejsze niż budowy niszczycieli. Utrzymanie miesięczne, tu utrzymanie jest zarówno, statki wojskowe kosztują utrzymanie kredytów, jak i minerałów, więc dlatego są jakby tu podwójnie podane. No jest też mniej więcej dwa razy wyższe, można powiedzieć, nawet ponad dwa razy wyższe utrzymanie statków niszczycieli niż korwet. No punkty wytrzymałości to mniej więcej standardowo dwa razy więcej mają niszczyciele. Pancerz, no to wynika już w tym momencie z naszych tutaj konfiguracji. One mniej więcej są tak, jak tutaj widać. Korwety są bardzo podobne. Natomiast różnią się może tym, że jeden design ma małe lasery, drugi ma małe ze średnimi. Natomiast no, niszczyciele, ponieważ mają troszeczkę więcej możliwości, troszeczkę bardziej są zróżnicowane. Jeden ma więcej pancerza, drugi ma więcej tarcz. Natomiast generalnie rzecz biorąc, patrząc na statystyki tego typu projektów, no można zauważyć, że uniki korwet są większe procentowo, procentowa szansa na uniki, no ze względu na to, że one są po prostu mniejsze i szybsze i bardziej zwrotne, co też tutaj widać mniej więcej po tych statystykach. Czas budowy, no, niszczyciela jest dwa razy wyższy niż czas budowy korwety, a uszkodzenia zadawane przez niszczyciel dwa razy mniej więcej większe niż uszkodzenia zadawane przez korwety. Z tych projektów złożone zostały, można powiedzieć, dwie floty. W zasadzie do ataku będę chciał wykorzystać pierwszą flotę, która złożona jest, no, mniej więcej z porównywalnej ilości niszczycieli, około 15 niszczycieli. Całkowita siła 1278. Punkty wytrzymałości 9000, koszty, to jest ciekawe właśnie porównanie kosztów utrzymania. Okazuje się, że mniej więcej jeżeli zrobimy taką samą ilość limitu marynarki wojennej, zarówno tutaj korwet, jak i tutaj są korwety, natomiast tutaj są niszczyciele w tej pierwszej linii, no to miesięczne utrzymanie jest bardzo podobne. No może troszeczkę droższe są te niszczyciele. Czas budowy jest również bardzo porównywalny, aczkolwiek u nas korwety są budowane szybciej ze względu na to, że na ulepszenie kosmoportu, które mamy, no, które, powiedzmy, jest możliwość wcześniej wybudowania tych ulepszeń kosmoportu dla korwet niż dla niszczycieli, w związku z czym, no, podejrzewam, że w tym przypadku akurat w tej sytuacji szybciej mieliśmy możliwość budowania korwety i to zresztą było widać, jak przygotowywałem tutaj te symulacje po to, żeby, no, szybciej udało mi się te wszystkie korwety wybudować niż niszczyciele. Czyli to z punktu widzenia, powiedzmy, no, takiego taktycznego, gdzie przegraliśmy jedną bitwę i chcielibyśmy szybko od razu zaatakować te krystaliczne istoty czy kogokolwiek po raz drugi z obudowaną flotą, no to lepiej jest postawić jednak rzeczywiście na korwety, zakładając, że mamy wybudowane
odpowiednie ulepszenia kosmoportu. Jeżeli chodzi o utrzymanie, jest podobne, natomiast no widać, że flota złożona z, powiedzmy, mniej więcej jeżeli chodzi o limit marynarki, taki sam, z porównywalnej ilości, powiedzmy, z odpowiedniej ilości korwet i niszczycieli, no jest korwety, flota złożona z korwet jest dużo słabsza. No może nie dużo, ale no znacząco słabsza. W związku z czym do tych dwóch ataków wykorzystałem, co za chwilę będzie widać, z jednej strony niszczyciele o sile 1278 i troszkę większą ilość korwet, czyli jakby większy w tym momencie do pełnego limitu naszej marynarki, tak żeby mniej więcej wyrównać siły tych obu flot. Więcej no oczywiście tu nie jestem w stanie wyrównać, bo jesteśmy już na granicy naszego limitu marynarki. No ale można zauważyć, że koszt utrzymania w tym momencie takiej większej floty korwet, żeby dorównać no, tą siłą mniej więcej do siły niszczycieli jest, no, jest wyższy, znacząco wyższy. Ok, to tyle takiej krótkiej, można powiedzieć, analizy. Przejdźmy może do gry. No i zobaczmy, jak się sprawdzą w tym momencie obydwie te floty. Pierwsza flota, no mamy oczywiście jeszcze admirała, który daje nam troszeczkę agresja, czyli 10% do szybkostrzelności. Ustawmy flotę w tryb agresywny. To jest akurat flota złożona z samych niszczycieli. I zobaczmy, jakie będą tutaj rezultaty tej bitwy. Ok, jesteśmy tutaj już. Może zmniejszę troszkę szybkość. W tym momencie pozwolę jakby na rozwiązanie tej walki do końca. Znaczy przegramy, wygramy, nie jest istotne, tak żeby zobaczyć mniej więcej, jakie będą statystyki tutaj tej bitwy. No i zobaczmy, jak się sprawdzają nasze niszczyciele. No widać tutaj po pasku, że nie jest do końca, aczkolwiek zadają bardzo duże uszkodzenia, no i wytrzymują dużo, no dłużej niż powiedzmy korwety, jak za chwilę zobaczymy. Skuteczność mamy mniej więcej współczynnik trafień i współczynnik uników. No to będzie istotne do porównania tych flot. Ja sobie postaram to też szybko zapisać. Ale widać, że przegrywamy jednak z niszczycielami. Mimo tego, że no jednak dysponują większą ilością punktów kadłuba, większymi pancerzami, większymi osłonami, no mimo wszystko szans wielkich nie mają tutaj, jak widać, z tymi krystalicznymi istotami. I zobaczmy, no mamy skuteczność, w tym współczynnik trafień naszej broni energetycznej średnio 73%, współczynnik uników. No widać, że kondor jest, klasa kondora jest troszkę lepsza niż klasa orła w unikach, 73% i 8%. Natomiast no, krystaliczne istoty mają 64% współczynnik trafień, no i 11% uników. Dobrze. W takim wypadku wczytajmy może kolejnego save'a. W kolejnym save'ie mamy podobną flotę, tylko tym razem złożoną z samych korwet. W związku z czym poślijmy ją do bitwy podobnie do systemu, w którym występują krystaliczne istoty. I zobaczymy, jakie będą efekty teraz. No widać od razu, że w zasadzie nasze korwety no, dużo szybciej padają. Aczkolwiek wygląda na to, że zadają troszkę więcej obrażeń do krystalicznym istotom. Czyli teoria wygląda na to, że
jednak lepiej posłać korwety niż niszczyciele jest, wygląda na to, słuszna. Aczkolwiek kosztem większych, znaczy większe koszty utrzymania w tym momencie musimy się liczyć, no tak jak wynika z tej, można powiedzieć, analizy. No widać, że korwety sobie błyskawicznie radzą z tymi krystalicznymi istotami. Mamy współczynnik trafień 74 i uniki 9%, czyli troszeczkę większy współczynnik trafień, mamy 74%, a tam mieliśmy poprzednio przy niszczycielach 73%, no to mniej więcej jest porównywalnie, no i 9% do 8% dla niszczycieli, czyli troszkę lepsze uniki. Natomiast można zobaczyć, że współczynnik trafień krystalicznych istot jest 55%, a przedtem, z tego co sobie zapisałem, miały 64%, czyli ta różnica, jeżeli sobie popatrzymy tutaj, na tego naszego Excela, różnica, gdzie ja to tutaj mam w projektach, ta różnica 10 a 7%, a 7,5% jednak daje bardzo dużo, z tego wynika. Podejrzewam, że również szybkość wpływa też na szybkostrzelność, w związku z czym no, jednak korwety, jak widać, sprawdzają się lepiej w tej sytuacji. Ok, to myślę tyle na ten odcinek. Jeżeli macie jakieś uwagi, komentarze, to umieszczajcie je pod filmem. Przy okazji jeszcze raz dziękuję za wasze komentarze i uwagi. Pozwalają mi one właśnie różne ciekawe rzeczy w tej grze odkrywać. Cześć i do zobaczenia.